Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blues Monkey City. Jest to Safe Mode, a dzisiaj zapraszam was na kolejny materiał. Tak, jeszcze tej serii nie przerywam, chociaż też nie będzie ona jakoś mega często. Prawdopodobnie będzie ona raz w tygodniu, maksymalnie dwa razy. Jako że na razie jeszcze nie mam stałej serii, która mogłaby ją zastąpić, więc dzisiaj jeszcze będzie Monkey City. Co będzie dzisiaj? Dzisiaj chciałbym stoczyć pojedynek, jako że zostałem zaatakowany, więc przydałoby się to odeprzeć. Jako że spróbujemy przejść kolejne terytorium, to jest teraz troszeczkę nowe, troszeczkę takie inne niż te, które zazwyczaj mieliśmy. Więc pierwsze co, zacznijmy od obronienia się. Zostałem zaatakowany przez sterowiec z dużą ilością ceramików i rainbowów. I ja to mówię, że to będzie mega ciężkie, bo sam ten rush jest dosyć mocny. Mam niby faworytu, mam odnośnie ninja mapki, ale mapa, która została wybrana, jest taka straszeczna, że to jest po prostu niewyobrażalne. Okej, spróbujmy sobie zaraz z jednym przynajmniej tutaj supportem, żeby było nam troszeczkę przynajmniej łatwiej. I zagram sobie, stawiając ninja mapkę w tym oto miejscu, żeby miała jak najlepsze zasięgi, więc tak mi się wydaje, że będzie chyba najlepiej, więc tak ją postawimy. Kolejnie postawimy tutaj od razu snajpera, żeby bił nam strągi, bo to jest bardzo potrzebne na dłuższą metę. I kolejny snajper też na strągi, bo uwierzcie mi, naprawdę to będzie konieczne, żeby te strągi tutaj w pełni zniszczyć. Bo będzie tutaj leciała ich olbrzymia ilość, bo to jest mapka nastawiona na ceramiki i na rainbowy, więc dwie jednostki najbardziej chyba uciążliwe. Oczywiście również sterowce, ale sterowce przyjdą nam dopiero w późniejszych rundach, więc tym się na razie nie musimy martwić, na szczęście. Później będzie z tym więcej zabawy, ale mówię, na razie, na szczęście, sterowcami się nie przyjmujemy. Pierwsze co teraz, w tym oto setupie, chciałbym postawić wioskę. Wioskę, żeby sięgała ona najlepiej, jednocześnie snajperów oraz naszych tutaj ninja. Tu będzie ich oczywiście kilka, więc mówię ninja w liczbie mnogiej, chociaż ninja nie da się powiedzieć w liczbie pojedynczej ani mnogiej, chyba tak mi się wydaje. Chyba że wy wiecie, jak powiedzieć ninja w liczbie mnogiej. Dawajcie, możecie się pochwalić w komentarzach wasze wyniki. Oczywiście najlepszy wynik, najlepszy komentarz zostanie do mnie wielgachne serducho. Rzecz jasna. Super, prawda? Okej, okay, już w tej chwili mamy tańsze upgrade'y, więc zbieramy na Blunjitsu. Blunjitsu będzie nam tutaj bardzo potrzebne. Później zasięgi, żeby ta małpka biła jeszcze w tym miejscu. To jest też dosyć mocno ważna sprawa. Następnie nasi tutaj koledzy, żeby mieli tutaj speeda, ale mówię, z tym poczekajmy chwileczkę spokojnie, to się nam nie pali. Damy radę? Damy na szczęście radę, ale jak mówiłem, Blunjitsu to jest to, co potrzebujemy najbardziej, jeszcze 500 gotóweczek, to jest dosyć dużo. Biorąc pod uwagę to, że teraz będzie leciało coraz więcej tutaj na nas baloników, więc potrzebujemy to budować jak najszybciej się tylko da. I farmy chciałem powiedzieć, że trzeba zbudować, ale farmy nie mogą, zablokowane. To jest słabe, nie lubię mieć zablokowanych farm, naprawdę to jest strasznie irytujące. Dobra. W tym momencie nasz setup jest już w pełni uzupełniony. Mamy tutaj małpkę z shurikenem w Blunjitsu, więc 5 shurikenów tutaj leci do akcji. I zasięg. Następnie dajmy tutaj jej większy damage na dwie warstwy. No i w tym momencie jesteśmy tak naprawdę już spokojnie, oprzemy tę część. Teraz, która będzie na nas leciała. Teraz tak, nasi snajperzy potrzebują koniecznie widzieć kamo, więc to musimy im dać, w to musimy ich zaopatrzyć, żeby to kamo oni tutaj widzieli. I mam nadzieję, że w tym momencie troszeczkę lepiej mnie słychać, czyli mniej seplenie, czy po prostu przyspieszam. Staram się bardzo mocno dbać teraz o to audio. Jeśli jest źle cały czas, to oczywiście napiszcie mi koniecznie to w komentarzu. To powinienem jeszcze poprawić, albo żebym po prostu jeszcze raz wolniej mówił. Oczywiście jest bardzo prawdopodobne, że będę ciągle przyspieszał, ale staram się oczywiście, żeby jak najlepiej to wychodziło, więc mam nadzieję, że przynajmniej kilka osób, może jedna osoba z was to doceni. Będzie to bardzo, bardzo fajne. Dobra, czterech mamy już tutaj snajperów, więc wprowadzenie jeszcze jednego. I nasz setup odnośnie obrony przed ceramikami, lidami jest już chyba wdrożony. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to już powinno jakoś tam oczywiście działać. W tym miejscu jeszcze nie potrzebuję widzenia kamo, bo ich na razie nie ma.
ale przydałoby się jak najbardziej wprowadzenie kolejnego tutaj ninja. W tym razie, że tutaj jest zasięg naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Dajmy znowu odpychanie, chociaż to nie jest aż bardzo potrzebne. I potrzebujemy kolejnego Blunjitsu. Rzecz jasna, żeby nasz damage był jeszcze mocniejszy. I stawiamy później kolejnego Blunjitsu po drugiej stronie, czyli trzech Blunjitsu na początku, pięciu snajperów z tyłu. To jest najlepszy chyba setup na tą mapkę. Przynajmniej ja mam takie wrażenie i liczę na to, że tym razem się obronimy i nas tutaj osoba nie zaskoczy tym atakiem, bo mogłaby ona tak myśleć, więc wiecie, przeważnie jak dostajecie atakach moaba, to ślepo w to klikacie. Ja szczerze wam powiem, jeśli mam do wyboru moaba oraz rush z camo, rainbow, regen, to zdecydowanie regen jest według mnie mocniejszym rushem. Czyli serduszka, te jeszcze w tęczy oraz z camo, to jest po prostu nieziemski rush. Bo w większości leci wam camo, więc tylko i wyłącznie stosujecie małpki, które są dobre na camo. Leci regen, czyli małpki shurikenami już nie są takie dobre na to. Oraz leci rainbow, czyli w ogóle dużo, dużo baloników. Ja nie wiem, czy wy też tak uważacie, ale według mnie to jest bardzo mocny rasik. Dobrze. Chciałem teraz zbudować jednego snajpera bardzo szybkiego z biciem dużej ilości warstw, bo to jest dosyć ważne, żeby przynajmniej jednego takiego już mieć w tym momencie. To jest 16 runda. Chyba, że ta małpka będzie chyba najlepsza do bicia ceramiki. A teraz będzie leciało coraz to więcej, więc trzeba się na to oczywiście szykować, żeby bić ją masowo, dosłownie. Teraz tego w tym miejscu również mogę już pokusić się o coś, to nastawi się głównie na moaby. I ja nigdy nie wiem, co jest dobre na moaby, ale nigdy nie wiem. Zastosujemy tutaj standardową taktykę, czyli małpka z rączką. Ona według mnie zawsze jest dobra na moaby, więc ją będę chciał tutaj stosować. W dużej oczywiście ilości, więc też nie ukrywajmy, że postawimy ich tutaj dosyć dużo. Tym bardziej, że jak widzicie sami, jest ona dosyć tania, więc też bez sensu jest jej nie stawiać. Po prostu tak mi się wydaje, że bez sensu byłoby jej nie postawić nawet w dużych ilościach. Oczywiście ustawiamy wszystkie je na strongi. Jako że mam dużo pieniążków, postawię jeszcze super małpkę na stronga również, który będzie też właśnie nastawiony głównie na moaby, żeby nie mieć z nimi już całkowicie żadnych, dosłownie żadnych, żeby nie mieć z nimi żadnych problemów, bo to jest, wiecie. Jednak warto się bronić, żeby każdy atak, który leci, nawet był obroniony, bo wtedy nie tracicie punktów, a macie szansę na odwet. Ja chciałbym to wykorzystać. Jako że mam punkty, bo specjalnie nie puszczałem ataku, chciałbym puścić odwet tej osobie za to, że ona mnie zaatakowała, więc chciałbym dać jej również szansę na obronienie się przed moim atakiem. I pytanie, co mi wylosuje, bo to jest losowe tylko i wyłącznie, więc dajemy, żeby to był odwecik, więc zobaczymy, co będziemy mogli na niego puścić. Mamy znowu moaba, no niestety to jest słaby rush. No dobra, ale go puścimy, bo nic lepszego nie ma. Ten hard jest słabiutki. Extra lead and ceramic. Regrow. Chociaż regrow może być ciekawy. Dobra, dam mu regrowa jednak i go wzmocnię. No i dobrze, chciałeś? Proszę cię bardzo. Nie ma problemu, leci też na ciebie atak, a my zobaczmy sobie na terytorium. Tylko coś tutaj do mnie pisze, czy co? Jak mi pika? Nie, nikt do mnie nie pisze. 33 runda, to jest wynik innej osoby. Jak widzicie, to jest mapa wodna. Mało kiedy mam szansę grać na mapie wodnej, więc tym bardziej z chęcią sobie na tym zagram. Weźmy sobie wszystkie boosty i weźmy sobie jeszcze darmową jednostkę. Ice Monkey. No nie, inna mapka, inna, zdecydowanie. Boomerang. Inna, ostatni raz, spróbujmy. Ej no, bez jaj. Darkling, no dobra, weźmy to. Ona jest najdroższa z tych wszystkich, więc niech będzie ona, chociaż... Czy nie widzę sensu jej stawiania, no ale okej, skoro jest ty za darmo, to proszę cię bardzo. Pójdziesz, powiedzmy, w tym oto miejscu. Teraz ważne pytanie, ile jestem w stanie postawić tutaj farm? Dwie farmy góra postawię.
No dobra, w takim razie stawiamy farmy pierwsze co? A to jest może dziwne według was, ale... Serio? Jedna farma? Dobra, zróbmy to w ten sposób, to jest całkowicie bez sensu, prawda? Czyli tutaj zbudujemy bank zdecydowanie. No lecimy, lecimy z koksem w takim razie. Zostawiamy tutaj Dartingana i powoli idziemy w kierunku tutaj banku jednak. Miejmy, że się tutaj wybronimy, bo naprawdę to jest dosyć, powiem, takie no słabe, słabe to będzie. Spodziewałem się, że to lepiej jakoś nam się potoczy, ale niestety, no, farm mógł postawić tylko dwie sztuki. To jest słabiutkie, bo ja jeszcze nie mam ciągle fabryki. Fabryka tutaj byłaby naprawdę bardzo, bardzo dobra, ale jej nie posiadam i to jest smutne. To jest naprawdę bardzo, bardzo smutne. Ale dobra, okej, damy sobie tak czy się jakoś tutaj radę z tym wszystkim. Dobra, w takim razie zrobimy sobie w ten sposób, żeby już móc bić sobie tutaj lidy wszelkiego typu, które będą na nas leciały, na pewno będą one na nas szły. Ustójmy tutaj oczywiście naszą faremkę, jedną i drugą. Bo te pieniążki są nam bardzo potrzebne, żeby je zyskiwać jak najszybciej się tylko da. I no zobaczymy, jak to w ogóle nam wyjdzie, bo na razie no średnio to się wydaje. To może być ciekawe. Ustawiamy to w ten sposób, z każdym mogę ustawić na stały punkt, bo to byłoby jednak troszkę lepsze. No ale okej. Cały problem jest z tym, że ja ten... Tą jedną farmę muszę tutorycznie zbierać i to jest strasznie irytujące. Ale wiecie, to jest boost, prawda? Nie ukrywajmy, ta farmka to jest nasz boostik tutaj, więc trzeba ją zbierać. To będzie, że ona nam się szybko spłaci, to stosunkowo szybko ona nam się spłaci, więc też nawet z tego prostego powodu trzeba, po prostu trzeba ją zbierać. A postawienie tutaj dużej ilości destroyerów w tym punkcie będzie bardzo fajne, jako że tutaj chcę postawić wioskę ogólnie. W tym miejscu pójdzie wioska, żeby sięgła ona jak największej ilości małpek. I tutaj właśnie będzie całe skupisko destroyerów, którzy będą mogli bić dzięki tej właśnie jednej wiosce, może nie farm, tylko wiosce, będą oni mogli nam bić właśnie wszystkie lidy. I na destroyera chciałbym oprzeć moją obronę głównie. Więc to jest dobre. Będzie tutaj mogę, że w tym miejscu postawimy sobie taką dużą falę Dartinganów. Może spróbujemy coś kombinować z tym? Zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jeszcze. Na razie no nie myślę o tym aż tak bardzo. Postawię tutaj Republikę. Może ona nie jest aż bardzo opłacalna, ale no przydałoby się ją postawić. Dobra. Zróbmy tutaj boosta. Temu oczywiście. I boosta zasięgowego. Zdecydowanie potrzebujemy zrobić już w tym momencie. Dating chyba sam w sobie widzi kamo, z tego co mi się wydaje. A z tym by jeszcze mógł rozwalać się lidy, więc to też warto byłoby mu jednak dać tego boosta. Więc zaraz to mu pewnie tutaj dostarczymy, żeby jednak on te lidy mógł również sam klepać. I to nam też sporo ułatwi sprawę. No okej. W tym momencie to bardzo fajnie będzie tutaj nam wyglądało. Można ustawimy wszystkie tutaj Dartingany w tym miejscu pod rakiety, żeby mogli rozbijać nam, sterowce. Może być też dobre, wbrew pozorom. Okej, buście oczywiście bardzo, bardzo mocny. I teraz zbieramy już na zbudowanie tej banku, żeby przynajmniej się tym miejscem nie martwić, żeby go trzeba, że go muszę tutaj upgrade'ować, bo to jednak nie jest aż tak bardzo fajne, żeby to jednak utrzymywać samemu. Chociaż nie, czekaj, wpierw robimy to. Bo to i tak się będę musiał zrobić, więc... Czemu już by nie? No i zbierajmy! Strasznie szkoda, że muszę jednak tutaj to zbierać sobie samemu. Ale okej. Damy sobie tutaj radę. I będzie aż takich chyba tragedii. Mam tylko przynajmniej nadzieję wielką. Okej. Teraz większa kasiorka będzie. Super. I co? No teraz bank. 4000 na bank potrzebujemy. I jak zbudujemy już bank, to już powinno być o wiele, wiele łatwiej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przynajmniej o tyle będę miał łatwiej, że nie będę musiał się skupiać na tym miejscu. I będę mógł swoją całą siłę obrabienia itemów jednak poświęcić na inne tutaj aspekty.
No dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że to jakoś nam się uda. Chociaż to samo tu byłoby fajnie zbudować tego boosta. Ale dobra, pierwsze co bank. No i w tym miejscu już nie muszę tutaj zaglądać, to jest spoko, fajne. I zacznijmy tutaj już zabawę tutaj z naszymi tutaj jednostkami, czyli Destroyer. Pierwsze, że tu budujemy, to jest Destroyer. Następnie dajemy mu tutaj większy damage. Może chyba pierdam mu większy damage. A teraz po prostu zabawimy się z resztą rzeczy. Chociaż fajnie byłoby jednak mieć Dartingany blisko wioski. Dartingany same... Nie, dobra, one same się biją. Jedynie co warto byłoby mieć tego boosta. Troszeczkę mi przychodzą. Okej. Chodź ty, mój drogi przyjacielu. Następnie maga podcofania bym chciał. Ty jeszcze gdzieś kogoś? Niestety nie. Zrobimy go w tym miejscu. Pod górę. I pod cofanie musisz pójść w takim razie. Zdecydowanie pod cofanie. Będzie cofał w tym miejscu tak naprawdę głównie. I to będzie w porządku. To będzie miejsce bardzo dobre. A kolejne postawimy gdzieś tutaj. Pod cofanie również. Dobra, w tym momencie już mam cofanie, więc to już jest dobre, mocne. Więc liczę, że sobie teraz poradzimy tutaj z większą ilością rund. Chociaż potrzebuję się już szykować znowu na sterowce. Bo to będzie dla mnie chyba największy problem, czyli bicie się ze sterowcami, więc kolejny Destroyer koniecznie jest tutaj mi potrzebny. Nie buduję tych kanonów, jako że chyba nie mam ciągle tutaj kolejnego tieru. I jeszcze przydałoby się jedną rzecz zbudować. Jest to reaktor, który chyba zaupgradowałem z tego co pamiętam. Mam tutaj was, super. Będziecie w zasięgu, będziecie w zasięgu, wow, super. Ej, to będzie dobre. Jednak budowanie go w zasięgu jest naprawdę mocne. Góra i reaktor. Nie wiem, czy to jakoś ma znaczenie, że to buduje dolna wydy. Chyba nie. Tak samo jak w przypadku Blue Star Defense 6, to nie ma większego znaczenia. Ale zbudowałem to. Ale to po prostu zbudowałem. Czemuż by nie? No dobra, okej, okay, nie powinienem, ale to jest już postawione. Tylko tak chciałem to jakoś tak ustawić, żeby móc tutaj pilnować tego i jednocześnie tutaj strzelać cały czas. Budujemy reaktor. Ukrywamy go. I w tym momencie mamy już troszeczkę więcej spokoju. Fajnie byłoby postawić kolejny reaktor gdzieś w tym miejscu. Tutaj nawet. Tutaj, w tym miejscu, bo tutaj też... Nie, pierw postawimy wszystkie destroyery, bo jednak destroyery są dosyć ważniejsze dla mnie w tym momencie. Więc pierw destroyery postawimy. Może nawet kiedy ustawię sobie na stronga od razu. Boost tutaj też. Oni widzą kamo wszyscy, no ale wiecie, lepiej to ustawić. Tutaj zmieszczę, tutaj nie zmieszczę, okej. Okay. Teraz chciałem go postawić jak najbardziej w tym zasięgu jakoś. Super, kolejny destroyer. I czy zmieszczę destroyera się gdzieś tutaj, żeby on tak samo był w zasięgu? Chyba będzie, widzicie? Tak delikatnie chyba w zasięgu będzie, okej. Okay. No i kolejny destroyer. Już mamy wszystkie destroyery, więc w tym momencie spróbuję postawić w tym miejscu Saba. Cię nie da, ale tutaj się pewnie da. Tutaj, w tym miejscu się pewnie da Saba ustawić. Okej, okay, super. Znowu pod reaktor. Aj, po co buduję ten upgrade? Kolejny miejsce mi się niepotrzebny. Mamy już Saba kolejnego i ostatniego Saba już mogę postawić w innym, obojętnie jakim miejscu, ale jednak też w zasięgu tej do budynku chciałem go postawić. Tutaj będzie chyba zasięg gdzieś. Tutaj. Chyba nie będzie w zasięgu już. Oj, oj, koszula. Tutaj, u samej góry, u samej góry. Tutaj widzicie? W tym miejscu jest leciutki zasięg. Zwolnijmy gierkę. Jest chyba zasięg jeszcze, tak? Zmieści się tutaj. Zmieści się, proszę. Serio, nie wejdzie tutaj żaden malutki sabik? On jest bardzo malutki. No dobra, nie zmieści się. Dobra, w porządku, rozumiem. To wyląduje gdzieś w tym miejscu. Może tutaj? Dobra, nie da rady. Lądujesz w tym miejscu.
pod dolną ścieżkę tym razem, od strągi. No i dobra, lećmy dalej. Pobiegamy teraz speeda. Ty pójdziesz pod... Gdzieś pod strągi. Pójdziesz pod tą stronę i pod zatrzymywanie moabów jednak. Dwa boosty tutaj, rzecz jasna. Aha, bank. Zapomniałem o banku całkowicie. Szkoda troszeczkę, bo zmarnowałem pewnie sporo kasy przez to wszystko. Tu się bank nie świeci. To jest chyba największy minus tego całego systemu. No ale okej. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Fajnie, że jesteś w stanie te moaby, tutaj moaby fajnie zatrzymywać. To jest przyjemne. To jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Dobra. Kolejny mak pójdzie tutaj pod cofanie. Aj, mak pod cofanie miał być. Bank. Ile rund ja potrzebuję od ciebie? Nie pamiętam pewnie, ile rund było tutaj potrzebnych, żeby z ciebie wszystkie pieniądze tutaj wygrzebać. Musiałbym to ogarnąć. I jeszcze jedna sprawa, czy jestem w stanie postawić tutaj samoloty na tej wyspie? Niestety nie, ale najwyżej w późniejszych rundach usunę ten tą plantację i postawię na jej miejsce samoloty dwa. Gdzieś dwa samoloty powinny zmieścić, jak już usunę te jednostki, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc tak też będziemy próbowali oczywiście zrobić, no ale to spokojnie, później to sobie tutaj zbudujemy. Na razie w tym miejscu postawię sobie po prostu bumerangi. Bumerangi pod strągi, odbicie sterowców, jak mówiłem, bo wydaje mi się, że bumerangi są bardzo dobre pod sterowce. Okej, kolejny. Tam ja buduję w takim zasięgu, że powinien on zasięgnąć tutaj wioski, więc też bardzo fajnie. Pod strągi, więc będzie to jak najbardziej w porządeczku. Więc zatem, 32 roda już będzie teraz pokonana. Powinna ona być chyba spokojnie pokonana nawet. Tak, będzie tutaj pokonana chyba, tak. Oczywiście strzelam, że moim Darklinganem tutaj nie zabierasz tak dużo damage'a, ale destroyery robią. Boję, mam wrażenie. Dobra, poszło w porządku. Teraz w tym momencie bierzmy pieniążki. Następnie 7000 stąd bym miał. Mogę tego postawić, prawda? Super małpkę od Sanavatara, bo ona byłaby dosyć dobra. Zróbmy to w ten sposób na razie. I nawet nie muszę budować tego budynku, jak mnie się wydaje tutaj. Też kosztuje tylko 4000, to nie jest dużo oczywiście. Ale go chyba ja sobie nie potrzebuję aż tak bardzo. I też fajnie byłoby mieć te bombki jednak. Dobra, chyba wiecie co? Chyba jednak rozwalę to. Dajmy te bombki teraz się tutaj. Bo te bombki są nawet... One są dobre na sterowce oczywiście. Ale również wydaje mi się, że one będą bardzo dobre na balony wszelakiego typu. Więc też tak chciałbym to zrobić, żeby je tutaj wykorzystywać dosyć często. Zobaczymy teraz, co będzie wyglądało w praktyce. Jak widzicie, obrywają mocno oni teraz tutaj. Ajnia! Ale ryski to było. Ja potem miałem wrażenie, że ja już to przegrałem tą walkę. Ja potem miałem wrażenie, że ja już to przegrałem. Dajmy to cofanie jeszcze tutaj. Kolejne cofanie. I zwolnimy już gierkę jednak. Bo to zaczynam się już bać tego wszystkiego. No ale liczę, że sobie tutaj poradzimy z tym wszystkim. Liczę, że sobie z tym damy oczywiście radę. To jest na plus. Tylko i wyłącznie te są. Statki są na plus. Okej. Okay. Ponieważ będzie tutaj coś jeszcze takiego, co by mogło tutaj być faktycznie dobrego. Ale niestety tutaj gra nam nic temu nie podpowiada. Szkoda troszeczkę. No i zobaczymy, jak to nam wyjdzie teraz. Dajmy boosta. I miejmy nadzieję, że sobie teraz tutaj jakoś poradzimy z tym wszystkim. Okej, okay, dosyć ciężko to idzie. Wolnijmy teraz już gierkę w tym momencie. No i zobaczymy, jak to w ogóle teraz się ułoży, bo... Spoko, rozbiliśmy, zaraz po prostu tutaj moaby. I tutaj mówię, głównie teraz w tym momencie opieram swoją defensywnie na reaktorach. Bo one to muszą sporo swoje roboty zrobić. Teraz muszę troszeczkę ja Darklinganem pomóc im. Wydaje mi się, że Darklingan jest dobry w tym przypadku. Tak, on jest dosyć mocny, takie mam wrażenie. Naprawdę,
Darting Gun jest naprawdę porządny. Dobrze, czy ja tutaj mogę jakoś zboostować się? Mogę sprzedać bank. I tak to zrobimy. Sprzedajemy bank. Budujemy ciebie. Sanowator byłby fajny, ale sanowator kosztuje, jeszcze potrzebuje na niego 3-7,5 tysiąca. To jest dużo, bardzo dużo, też bym powiedział. 7,5 tysiąca to jest tyle, ile kosztuje nas. No dobra, snajper musiałby być usunięty. Niemożliwe. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy teraz. Tak naprawdę zyskałem teraz w tym momencie, bo przez to, że przez to, co zrobiłem, jakby zyskałem lepszą super małpkę, a nie straciłem na damage'u, bo sam bank mi damage'u nie dawał, więc tutaj nie muszę się tym w ogóle martwić. Żadnego boosta nie otrzymałem. Dam sobie teraz, ja zboostuję się, żeby zwiększyć swoją siłę ognia. Okej, okay, wygraliśmy. Puszczam kolejny atak od razu. I widzicie, teraz cały problem jest taki, że ja prawie nic nie zarabiam. W poprzednich rundach był naprawdę tutaj bardzo dużo ilości pozyskiwał pieniążków. Teraz tutaj no niestety to jest strasznie, strasznie mizerne. No ale okej, okay, spoko. Niech tak też będzie. Czy ja to wygram z boostem? Zobaczmy sobie. Bez boosta nie ma żadnych szans, oczywiście. Z boostem też to słabo widzę, nie ukrywajmy, też to bardzo słabo widzę. Nawet z boostem w tym momencie przegrałem, bo to widzicie sami, ile tego już tutaj przychodzi nam. Okej, okay, poszło jakoś, tam się udało. Ile potrzebuję pieniążków jeszcze? 5 tysięcy, dobra, muszę teraz to zebrać, bo niestety bez tego nie mam żadnych już szans. Nie wie. Dobra, spróbujmy. Sanavatar kosztem Dartlingana. Duży koszt to jest według mnie, no ale zobaczymy. Może to nam pomoże. Jako uzupełnienie obrony postawię tutaj inżynierów, którzy nam troszeczkę tutaj pomogą, oczywiście, swoimi wieżyczkami, które są, jak widzicie, dosyć tanie dla mnie, więc też warto je oczywiście zbudować sobie, tylko i wyłącznie do asekuracji bardziej, bo też jakiegoś wielkiego boosta z ich strony się nie spodziewa. Sam to już nie boostuje się, czyli nie daje już nic tutaj ekstra, po prostu jeśli w tym momencie przegrałem, to już przegrałem definitywnie. I zobaczymy, jak to w ogóle nam tutaj się ułoży. Nasz boosta, ale dobra, dajmy tego boosta, wiesz. On pewnie nam tutaj nic nie da, bo to nawet jest za mała ścieżka na cokolwiek, chociaż... Wygraliśmy. 40 poziom, no pobicie to teraz. Pobicie to teraz ten 40 poziom. Daj już spokój, nie. Nie boostuje się znowu, to jest bez sensu. Nie boostujemy się. Grajmy tak, jak mamy grać. Przegram, na pewno przegrałem już, bo to też widać po zniszczonych tutaj naszych tutaj zongach, że są one za mało zniszczone. Chociaż gdybym się zbustował, bym chyba to wygrał. Gdybym się zbustował, bym chyba wygrał, ale bez boostowania nie ma żadnych szans. Ale tutaj tak czy siak jest według mnie dobry wynik. 40 runda z dwoma boostami. Chyba dwoma boostami. 41, poważnie. No dobra, zniszczyłeś mnie, chłopie. Po prostu mnie pokonałeś. Chyba jest 24 poziom. Ja mam 23? 23 poziom. To nie jest wytłumaczenie oczywiście, no ale... Gratulacje. Gratulacje jak najbardziej. Niestety dla mnie to było za trudne, a aż tyle na to bym nie wydał. Niestety tak to wygląda. Może bym poświęcił jeszcze jedną rundę. Musiałbym wygrać chyba dwie rundy, żeby to wygrać. Tak, dwie rundy, bo musiałbym nabić 42 rundę, żeby pobić jego wynik. Okej. Okay. Dobra, dzięki wam za oglądanie tego materiału, pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku z Bloons Monkey City, jeśli będziecie chcieli tę serię jeszcze, żebym kontynuował. Na razie, hej, pa!